Hadrys, jestem współkuratorką wystawy Rzeczy Wspólne. Punktem wyjścia dla wystawy był tekst Roża Pereka, który fascynuje się tym, co nazywa podzwyczajnością, fascynuje się banałem codzienności, przedmiotem codziennego użytku. Pierwszym źródłem inspiracji dla nas przy tworzeniu tej wystawy był tekst, który jest zatytułowany Przybliżenia Czech. To rodzaj manifestu artystycznego. Co ciekawe, każdy z artystów, którego zaprosiliśmy do wystawy, doskonale odnalazł się w treści tego tekstu, który powstał niemalże 30 lat temu. Sama wystawa składa się w pewnym sensie z trzech elementów, to znaczy korzystamy zarówno ze zbiorów kolekcji Grażyny Kulczyk, jak i z prac specjalnie przygotowanych na tą wystawę przez artystów, których reprezentuje Galeria Stereo. Pracując z kolekcją Grażyny Kulczyk, postaraliśmy się poszukać w tej kolekcji takich prac, które w jakiś sposób wchodzą w korespondencję z pracami młodszych artystów, z którymi my współpracujemy. Chcieliśmy też pokazać, w jaki sposób pewne tendencje na poły realistyczne, skupione właśnie na materii, na przedmiocie codziennego użytku, są świadomie bądź też nieświadomie rozwijane w twórczości młodszego pokolenia. Cała galeria dzieli się na trzy poziomy. Chcieliśmy trochę skomplikować też tą sytuację, to znaczy co prawda można o wystawie mówić poprzez trzy klucze, natomiast wydaje się, że jest ich znacznie więcej. To znaczy, także budują ją także relacje między konkretnymi pracami. Ponadto zaprosiliśmy także do współpracy dwoje artystów z zagranicy, to jest Kilian Ruttmann i Vanessa Billy. Oboje są Szwajcarami, pracują w podobnym duchu, interesują ich podobne rzeczy. Postacią, która wydaje się szczególnie interesująca na naszej wystawie, jest Roman Stańczak. To jest artysta, który w latach 90., będąc rówieśnikiem na przykład Artura Żmijewskiego albo Pawła Alkamera, w zasadzie w połowie lat 90. zaprzestał pracy twórczej. Generalnie zniknął, został odkryty na nowo w zeszłym roku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Aktualnie w muzeum można oglądać wystawę kolekcji, w której znajdują się dwie prace Stańczaka. Na naszą prośbę artysta odkrył dla nas rzeźbę, która wcześniej była prezentowana tylko raz w 1996 roku. Ona ma tytuł Tory. Praca Tory jest rodzajem pomnika ludzkich zmagań z materią. Dlatego nie tylko ze względu na rozmiar, ale także siłę jej znaczeń stanowi centralny punkt całej wystawy. Witam Państwa serdecznie na kolejnej wystawie w Galerii Art Stations. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy dwóch kuratorów z jeszcze przez chwilę poznańskiej Galerii Stereo, Zuzannę Hadryś i Michała Lasotę. Galeria Stereo powstała 4 lata temu w Poznaniu. Akurat tak się składa, że jesteśmy w zasadzie w trakcie przeprowadzki i to jest to zaproszenie z Art Stations jest dla nas dodatkowo wartościowym. Mieliśmy okazję przygotować bardzo dużą, realizowaną w pełnym komforcie pracy wystawę pożegnalną Galerii Stereo w Poznaniu. Współpraca z Art Station Foundation była niezwykle owocna. To było też dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że od kilku lat prowadzimy własną galerię we dwójkę i praca z tak kompetentnym i zaangażowanym zespołem jest zupełnie nową jakością, jeśli chodzi o nasze doświadczenia.